rozkrajać. Mówisz o tym makaronie? Tak. Będzie robiony makaronik. Że nie mamy jak rozwałkować, to będziemy kroić ciasto. Hoker nie przyjedzie. Ja nie chcę z plamami oleju. Tak jest. Primo. Pierwsze miejsce zajmuje. Trzecie. Ja wiem, że jest Rudy. Konrad. Konrad zajmuje pierwsze miejsce. Brawo! Brawo! I po prostu wszystko robił na miejscu. Starał się cały dzień. Jedliśmy wszyscy, było przepyszne. Państwo łasicowie, paskudowie też zarobili tego mnóstwo. Ale używali trochę fabrykatów. Konrad po prostu wykonał to wszystko tutaj, no. Plus improwizacja, improwizacja i nie marnował naprawdę, bo to też jest genialne, że cebulkę z jednej poprawy... Łezka mu się wokół zakręciła ze wzruszenia. Jabłko, jajek i tak dalej. Genialne. A żywka zjemy też. Obiadowo. No to brawo. Brawo! Brawo! Zostaje do jutra! Tak, pokaż się ładnie teraz do kamer. Państwo łasicowie, paskudowie zrobili mnóstwo pysznych rzeczy i ugościli nas mnogością. To prawda. Mięs, serów i genialnego pożywienia. Także druga nagroda. Brawo! Oto taka oto. Ja paskut i dam łasicą. Państwo łasicowie w dwórku dodajemy jeszcze ponczo. O, to ponczo przeciwdeszczowe to tam dajcie. Bo one marzły. Tak, czekaj. Także... No. To my. No i teraz uwaga, chciałbym powiedzieć, że dla Bartka, jako że zgłosił się do jury i nie działał, wybijał nożem, batonował, widać, że dobry nogi stoi, chłopak się udziela, nie siedzi tylko przed komputerem w domu. Dziękujemy też mamy takich młodych bushcrafterów, jest sport, to jest...